Widzu, szybka jedna prośba, zostaw łapkę i komentarz, żeby algorytm nakarmić, żeby filmy szły do nowych osób. Dzięki bardzo i oglądajcie. Niemi. W hotelu. Stój. Oddaję się. Przywiozłem coś na przeprosiny. Zostaniesz aresztowany. A mój teściu jest. Chcesz mnie zastrzelić? Zastrzelić? Ostrzelaj! Pojazdu. Nie, nie! Halo. One. Proszę się wytłumaczyć, Blake. Nie odbiera, kurwa. Przyszedłem na rehabilitację. Plecy mnie bolą. Chwileczkę, bo mój syn tutaj się rehabilituje. Jaki syn? No, mój syn. On? No, to je. Czyż wy się r***cie? Cześć, co kanceralia Ulani, zapraszamy do góry. No, miałaś ze mną wczoraj się umówić, ale jak zwykle mnie oplułaś. Rękawiczki podczas takowej pracy. Inspekcja pracy. Dzień dobry. Dzień dobry. Ostatnio ktoś mi się chciał włamać do mojej drugiej suszarni. No. A wiadomo, to jest nasz wspólny biznes i powiedzmy, chłopaki mi mówili, że to był jakiś Geralt z Kopsów, nie? Witam, proszę siadaj z miejsca w tym momencie. Teściu, nie celuj do mnie. Odjedź. Nie celuj do mnie, teściu. Odjedź w tym momencie. Jestem niewinny, poddaję się. Odjedź stąd, odjedź. Poddaję się. Jedź stąd w tym momencie. Zastrzel mnie. Odjedź stąd. Zastrzel mnie. Odjedź stąd. Nie, zastrzel mnie. Zostaniesz aresztowany. To mój teściu. Chcesz mnie zastrzelić? Chcesz zastrzelić? Ostrzelaj. Pojazdu. Nie, nie! Nie! No k***a, to nie był VDM! Wszedł mi pod maskę! Muszę się wytłumaczyć, Blake. Nie odbiera, k***a. Halo. One. Stary, nie chciałem cię potrącić, ale twój brzuch szedł przed twoim... Twój brzuch... Stary! Twój brzuch szedł przed twoimi nogami, k***a, no! Miałem wszystko wyliczone, ale na chudych. Halo. Halo. Gdzie jesteś? Jeszcze raz. Gdzie jesteś? Ja lubo mam rehabilitation i mam mówić jakieś pojebane wierszyki. To zaraz ci tam przywiozę siano. Dobra. To do tej. Dzień dobry. Są takie lizaki? Przyszedłem na rehabilitację. Plecy mnie bolą. Chwileczkę, bo mój syn tutaj się rehabilituje. Jaki syn? No... Mój syn. On? No bo... Czyż wy się macie? Nie, nieprawda. Ona mówi na mnie synek, bo ja wtedy jestem niegrzeczny. Nie, lizaczki bierze, dobrze, ja rozumiem. Pik mami, ale tu jeszcze mami, muszę... Mami. I tak, lizaki, jeżeli syn po prostu czuje jakiś obrzęk w gardle, żeby wyrównać błonę śluzową gardła. Flegamina, syrop, który powinien być zażywany tylko rano, max do południa, na noc nie można, bo to się może źle skończyć. Dziękuję. Ale już tutaj widać, że pani syn już jest zdrowy, już nie ma odruchów kaszlących, poruszamy go tchawicę. I badania, które powinien ćwiczyć, to masażu nie powinien wykonywać sam w domu. Co to za dupa? Takich kwalifikacji i kompetencji. Lekarka? Oddechowe. Krystyna. Po prostu, jeżeli on sam Krystyna, nie chce tego zrobić, to po prostu Krystyna by pani patrzyła, czy wykrycia, czy płuca się uważają, jakby... Leona jest pojebana, chłopie. I zaczynamy każe od... mówić jakieś wierszyki. Właśnie ćwiczyć wdechowe, czyli jest roda, więc ty mi robisz da, a piuta lejstał, więc bierz go do ust. Żeby rozruszać trochę tutaj nasze strony. O, dobra, muszę jechać. Budzisz respekt. W hotelu. Stój! Jak nie, stop! Oddaję się. Przywiozłem coś na przeprosiny. Zobacz. Chciałem przeprosić, ja nie chciałem. Nie, bo ty mnie to wpakujesz. Nie, serio. Dobra, odjedź. Nie, ale na przeprosiny przywiozłem. W hotelu. Przeprosiny jakieś. Na przeprosiny przywiozłem. Ja się odsunę. Dobra. Osekuruję ci, szef. O k***a. Pomagamy jeszcze z Hanielowi, bo coś tutaj się dzieje. Dobra, wybaczam. Ready? Czekaj! Już nic. Jesteśmy G? Gwita. Dobra. Yo. Pozdro. No, siema. Dobra, mam plan.
Gdzie jesteś? Halo? Pod apartami jestem. Jadę. Z Martinem i tam. Czy możemy pogadać w wąski? No, gdzie? Chodź. No już jadę, mam dać tą premię. Podjedziesz ze mną do Lili, żeby zerknąć na tej faktury i powiedzieć, co ma poprawić? Mhm. Dobra, dobra, dobra. Czekaj. Znasz Schwersena, czy nie znasz? Kogo? Schwersena, nie znasz? Nie. A bo generalnie to jest ten siwy, co tam stał. No. Bo oni tam mówili, że mają tych, nie? Ziomków do zainwestowania. To jest jeden z tych, on bardzo ogarnięty jest. Jego na szefa byśmy... Zielone miałeś jak ktoś. No wiem. I ja, dole. Żyjecie? I co wymuszasz? I co wymuszasz? No. Szkodowanie. Tak. $1000 na naprawę. Dobra. Bogaty jesteś, stać się. Widzisz, ja jeżdżę czerwonym tym i tamtym. A można na IBAN? Po 23. Już poszło. Dzięki, mera. No. Zarabianie na kradzionych furach. A co z tym twoim odszkodowaniem od Didi Żulu? Zrobiliśmy tak, że rehabilitację tylko zrobili. I ja z rehabilitacji wziąłem procent. Ile? Środkowa. Środkowa. Jest G, jakby wiesz. Zawsze coś. Szpital zarobił 100, op, który to mi ogarnął 50, ja 50. A kto za to zapłacił? Heinel. No, tak się robi biznes, tak się robi biznes. Teścia przekonałem chyba, żeby mi pozwolił córkę. Teścia którego? Heinela! To ty p***olisz, że no. Jest jego córka w ogóle? Tak. Której strony chyba? Nie adoptowana. Wiem. Nieważne chyba, przekonałem go do siebie. Potrąciłem go samochodem, a potem przywiozłem mu cały bagażnik burgerów. A, zadowolony był. Tak, się ucieszył. Zaprosiłem go na rodzinną kolację. Dobra, idziemy. Miałeś kiedykolwiek ślub? Nie wiem tak, nie wiem tak. Ja nie pamiętam, nie? Ja nie pamiętam też, żeś miał. Charlotte mogłem być zaręczona, ale czy miałem z nią ten? Chyba nie. Ej, bo wiesz, że ślub to jest dobry nie hajs, nie? No trochę ta. Trochę ta. Super, pasować nie będzie, ale wspomnienia. A no jakbym stamtąd wziął, to wiesz, jeszcze ze strony policyjnej, jakby tam przyszły prezenty. Dawaj, weźmiemy podwójny ślub. No. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, co Kanceralia Ulani, zapraszamy do góry. Zaraz wrócę, dobra? Sekundka. Cześć, wątki, zapraszam, idziemy. Ty czapka f***dolka, jak ci dziewczynica? No, miałaś ze mną wczoraj się umówić, ale jak zwykle mnie oplułaś. A ty masz czapkę f***dolkę czy kaszkiecik? Kaszkiecik. No. Dobra. Ja czapkę f***dolkę. Pokazuj, jakie tam masz faktury. Właśnie. Ty, bo ona by mogła brać te faktury jako utarg dnia, nie? Normalnie. No co? Zbiorczo faktur może się. No jako wpłacenie do kasy, jako paragon, nie? Historia. Czy wiesz, to generalnie firma jest jej, także ona nie musi być do ręki, to no faktura wystawia na klienta każdego, nie? I będzie wtedy git. No tak, a co? O co chodzi? No bo będziesz miała kontrolę, no to przyszedłem ci zoptymalizować to wszystko tak, żeby było G. No. A więc jaką tam masz historię? Od seta. A ty co akurat nie robisz tatuażu? Nie upłaci? Faktura tak, 20 000, 35 000, 3000 i były jakby testowe faktury wystawiane za $10 i będę jeszcze ja wystawiać fakturę teraz, tylko pana tatuje, bo on ma dużo więcej tatuaży. Czyli luz. Kiedyś się dzierałem, nie? No, jakby miałem fakturki powystawiane na ludzie. Czy wy je musicie zobaczyć tak fizycznie? No nie. No bo trzeba łapę wypracować, żeby czasami nie drgała, wiesz co chodzi. Na początku problem miałem trochę. Jeżeli mamy sprawdzić jej faktury, te co wystała przez firmę, to mnie po prostu zatrudnia, daje dostęp do tableta i oglądam, tak? Okej. Okay. No. Nie, w środku. To weź to. Dobra. To może ona by teraz cię zatrudniła, zerkniesz szybko dobra, i powiesz, czy wszystko jest G. No dobra. 6-3-8 jak ktoś. Ja będę dzisiaj fakturki jeszcze wystawiać. Faktury, także. Historia, zatrudnienie, faktury. No dobra. Testowa jedna, no to okej. Okay. Dziarka, szyja, dziarka, faktury za dziarki, faktura za dziarki, dziarki. O, opis faktury taki 2/10, ale dobra. Saldo firmowe do faktur się nie zgadza. Masz za dużo na koncie. To do faktur, ale to można będzie wyjaśnić. Bo jakby to było problemy. Po prostu nie mieliście kasy, no. Nie mieliście jeszcze kasy fiskalnej, no dobra. No. No. A to nie może po prostu tego na razie wypłacić, żeby na kontroli to przeszło tak, że jest idealnie? Może. Dobra. No bo nie mogłam po prostu wystawiać, nie? Ile byś musiała wypłacić? I pamiętaj, że co miesiąc od założenia biznesu, nie wiem, którego dnia założyłaś biznes? Och, nie powiem ci. Dzień dobry. Czekaj, powiem ci, poczekaj, powiem ci, daj mi chwilę. Cholera, jest tu jakiś cennik? Pierwsze to był chyba 14.07 i bardzo długo nie działało jak coś. Wyszło dobrze. Jakby faktury, nie? Dobra, czyli okres rozliczeniowy zaczyna ci się od 14. Tak. 14 zerujesz sobie konto. Załóżmy. I później każdy zarobek, który będziesz miał. Bo pierwszy miesiąc jest gratis, tak jak było to zwolnione od podatku. No. A później będziesz miał ten podatek miesięczny, czyli tam jest 8.
Jeszcze raz powtórzysz, tam jest ile? No. 8% od zarobku, nie? Dla urzędu. Ile? 50? Idzie. 8%. No, 8%. Poradko, 8%, dobra. Miesięcznie. Od zarobków, nie? No, dobra, ale 5 fakturek na... Co za fakturek na lewiznę? To nie wiem, jakieś coś musisz, że jakoś usługę wykonałaś, tak? Może być utarg dnia? Myślę, że przejdzie. No to 6 faktur na utarg dnia po 100-120k będzie chyba G, nie? Mogą być równe? Nie musi być. Możesz tam nawet końcówkę dać inną, nie? Żeby mniej więcej się zgadzało. Dobra. No bo to 600 koła, nie? Tam 500? Nie wiem, ale zaraz to wszystko ogarnę. To weź jeszcze mi wystaw... Tak zrób sobie to jako utarg. Tak, no. Wiesz co, tutaj no. I 105 mi daj, a ja zaraz przyjadę z fakturkami do ciebie i wtedy mi dasz gotówkę. Wiadomo, nie dzwoni, czekaj. Dobra, to ja cię dzwonię. To możesz. Do adwokata najlepiej, jakbyś go wysłał jakiegoś, bo to oni się zajmują, tak powiem, zakładaniem pozwów cywilnych i tak dalej, nie? Dać hajs? Reprezentują klienta. Nie, ale to zaraz dam. A co się stało? Ty mnie małpa słyszysz? Gdzie się zawieź, bo ja te fakturki teraz wypełnię i zaraz do ciebie przyjadę, pokażę ci je i powiesz G. Wyślesz mi na maila, bo ja nie wiem, czy nie będę dobra, się spać. Dobra. A ta kontrola dzisiaj jest, czy nie ma jej w końcu? Nie no, dzisiaj nie. Czyli nie pewnie wiem, jutro. A, jutro pojutrze coś takiego. Nie wiem, kiedy ten Felix to się pójdzie. Ale dam znać jeszcze wcześniej, nie? A bez niego nie możesz? Mogę w sumie. Aha, czyli mógłbyś teraz wejść tam, powiedzieć, że jest wszystko G i była kontrola zaznaczona. Dobra, to się tak. Dobra, to, ale ja i tak zrobię te faktury, żeby było G w papierach. No ale daj, żeby było podpłatka, nie? Dobra, co z tą Felgą? Dzwoni do mnie i na linii S-a nic nie gada. Kilka razy czasami trzeba dzwonić, bo te telefony, wiesz. A. iPhony daje. Dobra, idę to ogarnąć. Rękawiczki. Sanepid? Inspekcja pracy. Dzień dobry. Tu mam pana. Przyszedłem zobaczyć, jak się biznes buja. Okej. Okay. To tak, no to przygotowane jest zgodnie z BHP całe stanowisko. Za każdym razem, jak przychodzi kolejny klient, stanowisko jest dezynfekowane. Mamy 6 stanowisk, także jakby to jest o wiele lepsze i ułatwia nam pracę. Mamy sterylizator, w którym jakby cały sprzęt metalowy, wyłączając igły i sprzęt, który jest jednorazowego użytku, sterylizujemy tam. Podpisujemy zgody z klientami na wykonanie takowego zabiegu, ponieważ jakby to jest zabieg, który ingeruje w ciało drugiego człowieka i musimy takową zgodę podpisać. Okej. Okay. Czy coś jeszcze mam panu pokazać, powiedzieć, jak przebiega jakby całe tatuowanie? Może pan też jakby pójść na dół ewentualnie później i sobie zobaczyć, jak to wygląda później praca zobaczymy, tutaj. Później zobaczymy też. Jak VAT wyciągasz ze spółek, które przynoszą straty. To mam takie pytanie, czy tusze, z jakich korzystacie, mają jakieś, że tak powiem... Atesty. Czy są z legalnego atesty. Źródła po prostu, czy mają... Dokładnie. Tak. Wszystko jest zamawiane. Jakby wszystko mamy z hurtowni, która nam dostarcza takowe sprzęty. Nie mamy nic jakby pośrednich jakby źródeł, które nie są zweryfikowane. Wszystko bierzemy tak, aby klient i wszyscy byli bezpieczni. Jakby nie oszukujmy się, ale praca tatuatora i działanie przy skórze, gdzie jest krew i jakby mamy kontakt ze skórą, można się zarazić różnymi chorobami. Także też tutaj dbamy bardzo o BHP innych osób. Dzień tak? Jak co dzień, Los Santos. No. Dokładnie. Dobra, to z tych najważniejszych pytań, które już poruszyliśmy, to teraz pytanie, ile macie pracowników aktualnie na umowie? To już zadałem. A pytałeś, to już, tak? Tak, pytał się pan. Łącznie ze mną jest 5, czyli mam 4 zatrudnione osoby, na stanowisku są menedżera i później są też tatuażyści, stażyści. Jakby ostatnio zatrudniałam 2 nowe osoby do pracy, także bo pracowaliśmy w trójkę, zostały też 2 osoby zwolnione z pracy. Dobrze. Sprawdza pani kontroli trzeźwości swoich pracowników? Jakby sprawdzam pracowników, zanim w ogóle dam podejść do osoby, którą tatują. W momencie, w których ich zatrudniam, biorę ich na szkolenie, pokazuję im co i jak, sprawdzam jak pracują na sztucznej skórze, czy sobie radzą, czy podołają z tatuowaniem już człowieka, tak, klienta, który przyjdzie. Mamy tutaj właśnie stażystę, który uczy się na sztucznej skórze pracować i jest on aktualnie na dole. Jak się nie mylę, to wykonuje tatuaż. Tak, będziemy też z IMS-em się kontaktować, żeby najlepiej tutaj przyszła jakaś osoba, która mogłaby jeszcze dodatkowo przeszkolić pracowników. Dobrze, a gdzie są utylizowane przedmioty, tak, typu igły? Mamy wszystko wyrzucane, mamy odpowiednie kosze, nie mieszamy jakby sprzętu, czyli wszystko jest wyrzucane do kosza z odpadkami niebezpiecznymi jakby, tak? No to dobrze, to w takim razie to już do środka przejdziemy. Mhm.
Sprawdzimy wszystko. A czyli już do środka idziemy, dobra. Tak. Zapraszam. Jak panowie widzą, tutaj jest 6 stanowisk. I na każdym można sobie zatatuować. Okay. Wszystko jest dezynfekowane na bieżąco, ja widziałem, proszę pana. To widziałeś? Że wszystko tutaj jest na bieżąco dezynfekowane i byłem tam, wie pan o co chodzi, nie? No, śmiech. O kur... Tu był lekarz. Dobry. Cześć. A, okej. Okay. Dobra. Krzesła są regulowane, tak? To, tak, regulowane są. Także na spokojnie można sobie góra-dół i można sobie albo rozłożyć, albo na siedząco. Jakby wszystko jest dostosowane, aby klientowi też było wygodnie, Boli? Tak? Bo jednak siedzi tutaj przez kilka godzin na fotelu, także... Ciała, chodź tutaj. Słuchaj, bo jeśli są dymy. Jakie dymy? Ostatnio ktoś mi się chciał włamać do mojej drugiej suszarni. No. A wiadomo, to jest nasz wspólny biznes i powiedzmy, chłopaki mi mówili, że to był jakiś Geralt z Kopsów, nie? Powiedz Geralt mi, z Kopsów? No, powiedz no mi, czy ja w razie czego mogę liczyć na twoją pomoc? No, możesz. Dobra, chodzi mi o to, że to na wspólny biznes i że jak działać to razem, nie? Mhm. No, ale dobra, ty jesteś w porządku, to ja też będę w porządku. Masz jakieś krzaczki? Nie mam na ten moment. Dobra, a nasionka masz? Nie mam na ten moment. Dobra, to jak. Mogę zapytać miał... o... Zaraz ci powiem. Dobra. Nie powiem. Dobra, no to jak byś miał to w jakieś normalne ceny, bo jak mi chłop mówi po 3000, a ja na to mam kurwa namieszać, w sensie nałożyć marżę, to kurwa. Mogę ci sprzedawać za 2200 czystego. 2200, ja po 2500 czysta zysku na 10 3000. Dobra. Może być. I ty też nasiona sprzedajesz dalej, to? Tak, no to bawiłem, bo miałem jakby za starą cenę i ludzie nie chcieli kupić. Dobra, ile nasion chcesz? Czekaj, 180 tysięcy podzielić na 2200. 80 nasion by było. Ogarnę. Dobra, no to w kontakcie. No, no, no. Narciarz. Dobra, Lukas, może uciekać, fajnie było. A fajne to? Fajne jest, fajnie. O! No i te pogadałeś sobie. Czy ty masz Mapa. Dla mnie... No, to. Nie kradnij mi bawy, bo ja dobijam targu auto. Ale ty i tak zaraz. Masz dużo kobiet, stary. Ale ja auto chcę nie kupić. Zaraz. Dobra. Czy ty masz dla mnie 105 po? A dasz tam usiądziesz? Tam postawisz mnie? Przy bracie? To ci dam? Tu cię postawię. Stoj! Trzymaj tutaj fakturki, zobacz sobie na nie, zerknij sobie. Jak cię będą pytali, gdzie są pieniądze z tych faktur wszystkie, to mówisz tak. Jakby, Giorgio, ja wpłacałam pieniądze na konto wcześniej, normalnie. Jakby wchodziłam na konto firmowe i wpłacałam na nie pieniądze. No. Także ja chodziłam do banku i zostało 300 tysięcy przez nas wrzucone na konto firmowe, normalnie przez bank. No i co? No nic, tak mówię, bo tam mówił, że mało pieniędzy, się wspomniało, że my normalnie na początku pieniądze wpłacaliśmy. Ja to rozumiem. Jakby sami, nie? Ale robimy, masz tutaj na fakturkach utargi dnia za każdym razem zrobione. No, no, no. I jak ci będą pytali, jak się ciebie będą pytali, a gdzie te pieniążki, a tu trzeba było kupić tusze, a tu trzeba było za śmieci zapłacić, a tu trzeba było za reklamę dać. A tu pracowników? A tu jakiś pracownik, tu to, tu tamto, no wiadomo. No. Więc tam są pieniążki. Dobra? Okej. Okay. Sprawdziłaś sobie faktury? Przyjrzałaś się? Sprawdziłam sobie faktury. Tak, przyjrzałam fajne, się. Ładne, kolorowe. Fajne, super. No. Dobra, to idziemy po gotóweczkę. Chodź. Chodź. La. Cześć, potrzebujesz ładunków wybuchowych? Po ile? Po 7,5 w detal i po 7 tysięcy w hurt. Może być brudnych? Nie, czysto. Ale brudne ci mogę tak, zabrać. Aktualnie. To zaraz się odejdę, poczekaj, bo biznes robię. Dobra, nara. Halo? No, taka sytuacja. Sytuacja. I taki ziomek masy myszy, on mnie też wyzywał i mnie bo do dupy i z**ł mi dowód. Właśnie jestem obok ciebie. Aha. No ja zbytnio dobrze, nie mam dostępu do k***a broni. Kurde. No. Co ja mam zrobić? I znowu na siłkę przejście i mówię j**ć. Popytać jakichś ludzi, którzy są wiesz, ze środowiska. No ale co ze środowiska? Siemano. Cześć. Powiedzą mi tak, ty jesteś p***ny człowieku, a ja co im powiem? Jak no będziesz chciał jestem. Kupić klamkę i masz gotówę, to raczej ci ktoś sprzeda, Dima. A co ty, no ale... chcesz znowu odbić? Minigana chcę kupić. A znowu? A czołg? Nie lepiej? No ogólnie to jest dziwna sprawa, nie? No ale ja minigan by mnie... pomóc. Albo RPG. RPG-a potrzebuję.
No bo takich ja rzeczy też nie ogarnę. Wtedy bym się ten ustawił, nie? Oni by stali i ja bym taki jeb i by ich wyjebał, było wszystkich ich. No wiadomo. Rozumiesz? Rozumiem, rozumiem, Dima, ale tak jak mówię, no niestety nie jestem w stanie ci pomóc. A shotguna? Też nie mam. Ja sam za dużo broni nie posiadam. Chociaż... No też nie. Przejedź ich samochodem. A jakiś ten dynamit, żebym mógł w powietrze? Mam ładunki, ale one są do Group Sixa. A w sumie Group Sixa? Jak chcesz kupić ładunek, to mam po 7500. A za ile to masz? Na 7,5 koła. 7,5? To ponegocjujmy się, ja ci proponuję 7. 7,250 i ci mogę sprzedać. Ile chcesz? 1, 2, 3? To 2,5. Jak 2,5? 2,5. Ładunka? No nie, no 2,5 tysiąca. No nie, no przecież po 7,5 jest cena. Aha, 7,5. No. No to 5, co ty na to? Nie, nie, nie. Dobra, to 7. 7,250. A to ile to jest więcej? 250. No to co ci to zmieni? No dużo. Mogę ci sprzedać 5 za 7 tysięcy za sztukę, czyli no. A ile to wtedy będzie? 35. 35, dobra, a i co z tym mogę? Z Group Sixa mogę, nie? Tak. Aby to zarobiony? No k***a, jak ogarniesz temat, to na spokojnie. Ale to jest problem, bo ja nie mam klamoty, no i widzisz i ch*** z tym. No to musisz kupić. Dobra, Dima. Jak się namyślisz, to daj mi znaka, dobra? Bo ja muszę przegadać. Nie, no proponuję ci tak, nie? 7 tysięcy za 5 i jesteśmy dogadani. Nie. Czekaj, jak 7 tysięcy? No za 5, powiedziałeś, że tak. Od sztuki, k***a. No a ty mówię. Aha, no ale ja nie mam 5. A no to... Mam 3. No to dobra, to 700. Za 3, za sztukę od każdej, tak? Czyli... Dobra, no. No dobra, no może być. Dobra. Jo, ale chuj, nie to zbieram. A masz pieniądze? Jesteś głupi. No, a ile mam przynieść? 21 tysięcy. 21 300. No. Dobra, poczekaj, tu chwilę muszę przygotować. To przygotuj plik. Trzymaj i jeszcze trzymaj to. Dima. Co? Nie zrozumieliśmy się, czysta. Kurwa, jaka czysta? No daję ci czystą, prawie. Powiedziałeś 21 i 300. To ci ten 21 i whisky. Trzymaj to gotowe. I płacimy w czystych banknotach. Daj numer konta, bo już mnie po z tym. 123. A ten, a pranie jakieś ogarniemy? Coś ten tego? A ile masz? No, w tym momencie 200 czy 300 koła by było. Mogę ci od ręki. Od ręki? Dima, chcesz to wyprać teraz czy nie? Ale a za ile procent? No 30. Twoje brudne. 30. Dobra, ale to muszę kalkulatorem, czekaj. Bo ja trochę mam problemy. To... Trzeba wyprać, bo my firmę chcemy założyć, nie? To będzie jakieś... 100 milionów. Dobra, to ja mam może lepszy plan, bo Wąski mówił, że z 500 koła musimy mieć, nie? Czystych, to ile byśmy musieli mieć brudnych, żeby tak wyszło 500 czystych? Policz to, Dima. Może być ciężko. 650 tysięcy. No, to jak tyle uzbieramy, to ci się odezwiemy do ciebie i od razu to zrobimy. Dobra. Tak, żeby ten... I od razu wszystko, nie będziemy się wpłynąć w półśrodki, nie? Dobra, 600 tysięcy. 650. No. No. Dobra, poczekaj, muszę iść do domu i muszę ci to przynieść w walizce. A, wiadomo. Co A ja potem idę. Siema. O, siemanko. Nie piekłem dzisiaj, ale troszkę mniej, bo no wiadomo. Wiadomo. Oj, ale wiesz co jest fajne, że już mogę to normalnie ci dać. Może uda ci się. No i to się rozumie. O, patrz, postarał się, zobacz, 10 ładuneczków, chyba związanych trytytko. Chyba jakie ciężkie, ja p***ole, 10 kilo. No k***a, stary, przecież to jest czysty trotyl, czysty k***a, mieszanka nitrogliceryny z gównem. No. Nie znam się na tym, ale wybuch. Dobra, to jadę biznes robić z tym. I po ile, schodzą? Coś tam idzie, no. Dobra, to fajnie, a zarabiasz coś na tym, czy nie? Mała prowizja, mniej niż ty na pewno. No mów, po ile puściłem? Zależy, czasami puszczę, wiesz, po 6,5, czasami po 7. No i git. No. Nie, no dobra, ważne, że mi to schodzi od razu, także puszczę. Ja jestem twoim stałym nabywcą, masz coś, dzwonisz, ja kupuję wszystko. Dobra. Kurwa, spać już nie będę piekł dzisiaj, zamykam piekarnię na dzisiaj. Dobra.